Siemano, siemano, siemano! Zakolnikow TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach. A dzisiaj trzecia część tier listy. Tak jest. Zwycły Pakitef i będziemy oceniali kolejne 13, znaczy nie 13, tylko 14 już postaci. Więc zacnie, co je policzę. Na wszelki wypadek raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, więc spokojnie. Na pierwszy, można powiedzieć, ostrzał idzie Amy, siostra bliźniaczka Selmy, która się na nią, można powiedzieć, znęcała, występowała raptem w rywalizacji trzech odcinka, potem Selmy ją wykopała, więc można powiedzieć, przez podstęp, tak zwaną podmiankę, więc tutaj powiedzmy sobie szczerze, że w sumie parze ostatek się mi zachowywała w stosunku do swojej siostry bliźniaczki, sobie zasłużyła na takie traktowanie i to bardzo dobrze. Więc ona idzie tutaj, czyli jej nienawidzimy. Birdo, człowiek beatbox, który kompletnie nic sobą nie reprezentował, poza tym, że miał bardzo, można powiedzieć, rozwinięte zdolności dźwiękonaśladowcze, różnych, można powiedzieć, przedmiotów, urządzeń i tak dalej, i tak dalej. To tak na dobrą sprawę nic z sobą ciekawego nie reprezentował. Jest po prostu wkurzający. Nie jest może najgorsza postać w uniwersum, ale można powiedzieć dużo dobrego brakuje jemu. Więc tutaj mam, można powiedzieć, dylemat, czy jest irytujący, czy po prostu go nienawidzę. Chyba dam go po prostu na listek, że jest kompletnie do niczego. Dave, postać dosyć ciekawa. Z początku miły, sympatycznie się wydawał, ale przez swoje fobie do brudu, w sensie był takim typowym czyściochem, można powiedzieć, chciał na wszelką cenę mieć Sky, potem mu odbiło. Ciężko powiedzieć, jak go ocenić, po prostu nie jest to najgorsza postać, jaka była w Wyspie Pakitef, bo miał swoje mocne strony, typu umiał postawić niektórych do pionu, jak na przykład czarodzieja, tym zasrany czarodziej, ale też jest dużo takich negatywnych cech w nim, jak na przykład nadmierna miłość, że wierzy tylko w jedno, więc tutaj dałbym go na me. Ella tutaj jest taką typową królewną śnieżką. Ciężko mi kurde powiedzieć, czy ją lubi, czy nie. Jest to postać naprawdę pozytywna, nie jest to postać zła. No ale troszeczkę irytowała tym swoim śpiewaniem i w ogóle tym, że taka była mocno przyjazna, wręcz do pożygu. Szczególnie wkurzało to Sugar, w sumie się nawet nie dziwię, aczkolwiek tutaj znęcanie się nad nią przez Sugar było w mojej opinii kompletnie niepotrzebne. Nie jest to postać na pewno pozytywna, więc może dałbym ją tutaj na alright, więc tutaj damy ją. Jasmine, czyli można powiedzieć, jedna z najlepszych postaci, jeśli chodzi o Wyspę Pakitef. Można powiedzieć Amazonka z Australii i tak dalej, można powiedzieć, że było małe nawiązanie nawet do Lara Croft. Jeśli chodzi o koncept tej postaci, tak to pozorowała się na Indianie Jonesie i tak dalej. Mówię, całkiem spoko postać, jedna z najlepszych z Wyspy Pakitef, moja faworytka osobiście. Bardzo ją lubiłem, naprawdę bardzo fajna postać, mogę szczerze powiedzieć. No i rywalizacja z nią i innymi uczestnikami była zajebista. Szkoda, że nie wygrała właśnie Wyspy Pakitef, tylko odpadła w odcinku 11, że Sugar przez sabotowanie umyślne. Więc ta, idzie ona tutaj. Czarodziej, no to dwa słowa. A iść pan w chuj. Dobra, trzy. Dobra. To on idzie na listę, bo wiadomo, wieża czarodzieja, bla bla bla, w pierwszym odcinku, potem można powiedzieć, pola jakieś siłowe chciał tworzyć, oj, dużo można byłoby mnożyć i wariacki wyścig przecież to samo zrobił. Max, szczerze, geniusz zła, taka podróba Dextera z laboratorium Dextera, można powiedzieć, taka niskobudżetowa. Nie tyle, co było ciekawe z tą postacią, w mojej opinii, to, że ze Scarlett mocną relację miał taką, że on ją traktował jak sługusa, ona się na niego denerwowała i na sam koniec się na nim mocno zemściła i to było bardzo fajny motyw. Aczkolwiek Max intrygował mnie tym, że był w tym sezonie typowo postacią komediową też, ponieważ działy mu się różne dziwne przypadki, których po prostu cierpiał, krótko mówiąc, więc tutaj damy go po prostu na me, bo
nie przemawia do mnie ta postać. O, rodnej rolnik szuka żony. Tak zwany, przez co po niektórych. Chłop, który kocha się w każdej dziewczynie w programie, między nimi Amy, Scarlett, Sammy i bla 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 bla. Ciężko kurwa powiedzieć, nawet jeszcze komu, o nawet, o, Jazz mi się nawet pochł, z tego co ja pamiętam, więc ciekawy motyw. Nie nawet umiałby za swoich, może bez tych swoich uczyć do kogokolwiek, więc tutaj postać jak najbardziej troszeczkę... Postać, której można troszeczkę współczuć, bo na pewno był sympatyczny, ale był praktycznie też bezużyteczny, bo praktycznie co, wystąpił w szereg odcinkach i też nic wielkiego nie zdziałał, bo przez większość czasu antenowego na ekranie wiadomo jak się zachowywał, więc nie jest to zła postać, daje go na... Kurde, decent albo right. Dam go na decent, że jest tak mniej więcej po środku, nie jest to zła postać, ale też nie jest jakaś mocno zajebista. Sejmi, siostra bliźniaczka Amy. Fajna postać, ciekawa, gnębiona przez siostrę. Fajnie się wycwaniła, robiąc podmiankę, żeby nie wypaść z programu w odcinku trzecim. Potem oczywiście była zemsta siostry, dwa odcinki potem. Powiem wam tak, fajna postać, zmarnowana, bo mogła więcej się pojawiać w tym sezonie, a nie tylko raptem w odcinkach 5, więc tutaj dam ją na like. Nie jest to może moja faworytka, ale ją lubię po prostu. Scarlett, cicha antagonistka, bardzo taka spokojna, ułożona dziewczyna, inteligentna. Nikt się nie spodziewa, co potem zrobi w odcinku 10 Wyspy Pakite, gdzie chciała wszystkich zamordować za $1 milion i pozbyć się nawet samego szefa prowadzącego programu, czyli Chrisa. Ciekawa postać, fajna, dosyć taka tajemnicza, tak jak lubię tajemnicze postaci w kreskówkach, które potem nagle rozwijają się pod względem fabuły, tak znikąd. Ciekawy pomysł na nią, więc tutaj dam na cool. Sean, można powiedzieć zombie maniak i tak dalej, i tak dalej. Co ja mogę nie powiedzieć, spoko postać, fajny, można powiedzieć, pomysł na niego był. I ten związek z Jasper, który potem się rozwinął, ciekawy wątek, fajny. Jak to się, jak on zmieniał potem charakter, bo pod jej wpływem się zmieniał mu się charakter i w ogóle nastawienie do ludzi, to było coś po prostu pięknego, mogę szczerze powiedzieć. Więc tutaj kolejna postać, która jest cool. Może to jest jakiś wybitny charakter, ale po prostu był fajny. Sky, Boże, atletyczka, która nie chciała Dave'a. Miła, sympatyczna dziewczyna z pozoru, ale tak naprawdę też ma za dużą wolę walki i też jest taka, no, czasami niezbyt ludzka. Ciężko mi jednoznacznie ocenić, bo to nie jest na pewno zła postać, no, ale nie jest to postać też, którą jakoś bym mocno uwielbiał, więc tutaj bym powiedział, że jest taka raczej średnia, czyli na decent bym ją dał. Przez to, co się działo pomiędzy nią i Dave, to też tutaj mogła to jakoś inaczej troszeczkę ten wątek mogli z nią poprowadzić, a nie wiadomo, sipowanie tej dwójki na siłę. A oni też powinni troszeczkę inaczej napisać, że nie zmieniałaby co chwilę zdania, tylko już jak coś powiedzieć, już konkretnie, a nie, że najpierw było widać, że ona go lubi, po czym było czuć nienawiść i wrogość. To jest najgorsze, co mogło być, więc tutaj dam coś takiego. Damy po środku, żeby nie było. Sugar, nie na najgorszych antagonistek serii. Kobieca parodia Owena, taka nieudana w mojej opinii. Nie lubiłem jej, kurde, była wredna, manipulatorka. Więc jeśli chodzi o taktyki, jak się pozbyć kogoś z programu, owszem, zajebista. Ten anonim, gdzie było pisane, gdzie ona napisała, że ta Ella śpiewała, żeby ją wykopać z programu, to było złoto. Złoto akcja, podobało mi się. Popierałem wykopanie w ten sposób uczestnika, żeby po prostu go wkopać, ale jaki ona się sposób zachowywała i ten jej dziecinny charakterek powodował, że się irytowałem, więc nie jest to postać najgorsza w całej historii, ale jest do niczego, więc tutaj dam ją, może nie na Noik, ale dam ją na me. Topher, młoda parodia Chrisa McLeana. Wielki filantrop, wielki, można powiedzieć, mózg, który chciał go wygryć z programu. Czy ja go lubię? Nawet był okej, okay. Nawet był spoko, jak chciał z programu wygryć Chrisa, jak ubawiał, że jest za stary na prowadzenie programu i tak dalej. To było bardzo fajnym motywem, ale niestety dał się złapać pułapkę Chrisa, więc jak go oceniam? Jak oceniam młodego Chrisa, czyli Topera?
Po prostu lubię go za sposób działania. Więc tak, moja topka wygląda mniej więcej tak, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie swoje topki w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Ja się z wami żegnam i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i cześć, na razie.